Dobry wieczór Państwu. No cóż, jak wymaga etykieta, powinienem się Państwu przedstawić teraz i to do tego z jak najlepszej strony. No oczywiście, jakby obejrzeć mężczyznę ze wszystkich stron, okaże się, że chłop też ma jakieś tam swoje zalety. Ale do rzeczy. Skończyłem szkołę teatralną w Warszawie jeszcze za czasów bitwy pod Grunwaldem. Mam 1,75 m wzrostu, wiek słuszny, waga również. Ale najważniejszy jest rodowód, do czego mówię. Rodowód, o którym jakimś takim rodowodzie przeczytałem, bardzo śmiesznym rodowodzie, ogłoszenie takie. Rodowód. Poznałem kiedyś młodą, dorodną wdowę, która miała dorosłą pasierbicę. Z wdową ożeniłem się ja, z pasierbicą ożenił się mój ojciec. W ten sposób żona moja została świekrą swego teścia, pasierbica moją macochą, ojciec zaś został moim pasierbem. Macocha moja, pasierbica mojej żony, powiła syna, zatem przybył mi brat jako syn mojego ojca i macochy. W ten sposób... Ja z tego nic nie rozumiem. A Państwo coś rozumiecie? Bo ja nie. No właściwie to dziękuję Państwu za uwagę. Czytał Lucjan Szolajski. Dobranoc Państwu. Śnieżko mi.
Ja ciota będę się przejmowała, ukrywała i prosiła o akceptację. Ćwiczyła na ulicy męski krok. Wznosiła te przytyki i podkulała ogon, gdy krzyknął. Ubierała się po męsku, żeby się przypadkiem za mną nie obejrzeli. Płaszczyła się przed tym heterycznym sanepidem. A co, a tu? Tu mi kaktus może rośnie, co? A jeśli wywalą, nie warto było należeć, opuszczą. I tak tam ktoś zostanie. Wyśmieją, to znaczy, że pieniądze na ich piwa są stracone. No, cedę przez całe to sito i w tym, co zostaną. Uwije sobie gniazdko. My, kochani, my jesteśmy szansonistki kabaretu Kwiat Paryski. Zuzia, Fruzia i ja. Ule, cza, cza, cza. Dobranoc Państwu. Pa. Lody wanilią pachną, a w pustym porcie słychać rzeki szum. Kina są jak pałace, gołębie płyną aż do nieba bram. Szukam kogoś, kogoś na stałe.
Dobrze. Jak widzę, sprowadziłeś samą śmietankę. Nastąp mu na nogę, żeby go bolało. Od razu widać, że to sfery najwyższego królestwa. Ale dlaczego to wszystko takie stare? To to kongres mamutów? To nie są ludzie. To są karykatury. Przyjrzyj się tym okularom, tym brudkom, tym wąsom. Jakaż ohyda tych ciał. Odrażająca chudość. Członki powykręcane, zmasakrowane, żałosne, sklerotyczne, rozpaczliwie niebieskawe żyłki. Zęby plombowane, stopy zniekształcone, żołądki wybruszone, pierś wklęsła. Skleroza, defekty, braki, nagość straszna, zawstydzająca. A przy tym jacy dystyngowani. Jakie to wymizdrzone. Wychuchane, wypieszczone przez pierwszorzędnych fryzjerów. Trupie! Trupie! Pokaż skarpetkę! To wykwintna skarpetka z najlepszego jedwabiu. Piękny deseń. Tak, tylko że noga jest w stanie rozkładu. To już ludzie, którzy zaczęli się kończyć. Ich spojrzenia są cmentarne. A, i oni tu rządzą. Kanclerzu, będę mówił głośno. O to właśnie chodzi, żeby było słychać. My się nie kochamy, tylko wytwarzamy miłość między sobą. Uśmiechnij się do mnie. Bardzo ładnie. Najdroższa. Gdybyś ten uśmiech twój odbił się od nich stokrotną i do mnie powrócił falą. Zaufaj, nie bój się. Wiedz, że puste serca mego ja wypełnię i jeszcze cię pokocham. Tak jak dawniej cię pokochałem. Odrzucam wszelki ład, wszelką ideę.
Ja nie ufam żadnej abstrakcji, doktrynie. Ja nie wierzę ani w Boga, ani w rozum. Dość tych bogów. Dajcie mi człowieka. Człowieka. Niech będzie tak jak ja, mętny, niedojrzały, nieukończony, ciemny, niejasny, abym z nim tańczył, bawił, z nim walczył, przed nim udawał, do niego się wdzięczył i jego gwałcił, w nim się kochał, na nim stwarzał się wciąż na nowo. Nim rósł i tak rosnąc, sam sobie dawał ślub. W kościele ludzkim. Od nowa i jestem pewien, że na przemyskim rynku z bajki klimat lepszy od Jamajki. Śpiewna mowa i pierogi i gościnne nasze progi. Ole, ole, o lambada, muzyka nam rozpala krew. Ole, 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 ola. Już kusi ciebie tańca zew. Ole, ole, o lambada, i dziką rozkosz zmysłą da.
moje Karaiby, bliski sercu raj prawdziwy. Sam leniwie toczy zdroje, choć czasami ma nastroje. Ole, 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 lambada, muzyka nam rozpala krew. Ole, 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 już kusi ciebie tańca zew. Ole, 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 lambada, i dziką rozkosz zmysłą da. Tak się snuje lampada. Płakać. Uważaj dla ciebie, Agnieszka, to jest ważne. Dla ciebie jest to ważne. Popatrz. To jest bardzo ważne. Zwracasz uwagę na mnie. Popatrz, to jest ten ruch głową. Wolny. Płaczę. Mamy sobie pomyśl. Wtedy ci to wyjdzie. Monolog wewnętrzny, troski. Płaczę. Jak to sobie powiesz, to ci wyjdzie bardzo dobrze z tego. Lecimy, czyli tak zwany monolog wewnętrzny aktora. Zawsze to musi być, to zawsze pomaga. Uwaga, powiedz kiedy action. Tak, kamera gotowa. Action i jedziemy. Kamera w zapisie. 3, 2, 1, płaczemy. Uwaga, poszło. Dobrze, powtarzamy. Dziękuję.